Witamy Was bardzo serdecznie, ja jestem Ania. A ja jestem Adam. Aktualnie znajdujemy się w budynku byłej wartowni Fortu Góry Gratowej, gdzie znajduje się wystawa matematyczno-logiczna Łamigłówka. Wystawa składa się z 31 interaktywnych stanowisk, które pozwalają na dotknięcie matematyki. Zapraszamy do zwiedzania razem z nami. Zapraszamy. Pomarańcza dla matematyka jest kulą. Pytanie teraz, jak taką kulę możemy otrzymać za pomocą płaskiego przedmiotu, płaskiej figury? No, pewnie trzeba nią obrócić. Dokładnie. Taką figurą obracamy wokół jej własnej osi i otrzymujemy, w naszym przypadku, kulę. Pokażę Wam teraz, jak to wygląda tu u nas na wystawie. Obracamy wokół własnej osi i powstaje nam kula. W ten sam sposób możemy otrzymać stożek, obracając trójkątem. Dokładnie. Obracamy wokół własnej osi i powstaje nam piękny stożek. Jesteśmy przy naszym stożku, stożku świetlnym. Światło, padając z góry, rozszerza się ku dołowi i tworzy nasz stożek. Jeżeli teraz taki stożek świetlny przetniemy sobie taką oto płaszczyzną, okazuje się, że otrzymamy szereg różnych figur lub krzywych. Krzywe takie, łącznie z tymi figurami, nazywamy krzywymi stożkowymi. Jest to koło, elipsa, parabola lub hiperbola. Ciekawostka jest taka, że wszelkie obiekty we wszechświecie, satelity, czy to sztuczne, czy to naturalne ciała niebieskie, poruszają się właśnie po takich krzywych. Większość przedmiotów z naszego życia ma dwie strony lub więcej. Na przykład nasze ubranie ma dwie strony, prawą i lewą. Na przykład ta obręcz ma dwie strony. Tak, ta obręcz jest dwustronna. Jeżeli teraz sobie przyłożymy samochodziki, one są po obu stronach. No rzeczywiście, nie zderzymy się ze sobą. Tak, a istnieją też takie powierzchnie, które są tylko jednostronne. Na przykład taka wstęga Mobiusa. Ona ma tylko jedną stronę i możemy to sprawdzić właśnie, próbując się zderzyć samochodzikami. No i chyba się zderzymy. I się zderzyły. Kolejnym przykładem powierzchni jednostronnej jest butelka Kleina. Jeżeli będziemy sobie teraz wędrować po jej zewnętrznej krawędzi, okaże się w pewnym momencie, że wejdziemy do środka. Sprawdzimy, jak działa? Sprawdzimy. I teraz spróbujemy. Lać całą wodę do środka. Aniu, poproszę Ciebie o to, żebyś wkomponowała się teraz w proporcje rozrysowane przez Leonardo da Vinci. Zapraszam Ciebie tutaj. Ludzkie proporcje wynikają m.in. z tego, jakimi prawami rządzi się geometria, ale też tego, w jaki sposób Ziemia przyciąga nas do swojej powierzchni. Wyobraźmy sobie, że mamy zwierzątko w kształcie kuli i to zwierzątko powiększamy sobie dziesięciokrotnie. Okazuje się, że powierzchnia ciała tego zwierzęcia nie wzrosła dziesięciokrotnie, ale stukrotnie, objętość zaś wzrosła aż tysiąckrotnie. A co za tym idzie, tysiąckrotnie wzrosła masa takiego zwierzęcia. W przypadku człowieka nasze kości nie wytrzymałyby takiego obciążenia, więc gdyby człowiek mógł być dziesięciokrotnie większy niż obecnie, to po prostu musiałby być inaczej anatomicznie zbudowany. Oprócz Leonardo da Vinci, proporcjami zajmowali się m.in. starożytni Egipcjanie. Nie tylko oni, ale o tym będziecie mogli dowiedzieć się na naszej wystawie osobiście. Pomimo tego, że ludzie mają takie same proporcje ciała, jednak mogą się różnić między sobą, na przykład wzrostem. Jeżeli wylosujemy sobie grupę osób, to okaże się, że najwięcej jest tych wzrostu średniego, a najmniej tych niskich i tych bardzo wysokich. Taką sytuację można w prosty sposób wytłumaczyć za pomocą krzywej Gaussa. I za chwileczkę pokażę Ci, jak taką krzywą Gaussa można otrzymać.
Tak mniej więcej ta krzywa Gaussa wygląda. Generalnie zasada jest taka, że najwięcej tych wyników będzie na środku, czyli tak jak powiedziałeś, najwięcej osób będzie tego wzrostu średniego. A im dalej idziemy w górę bądź w dół, to możemy się przekonać, że tych osób coraz wyższych i coraz niższych jest już o wiele mniej. Nie wiem, czy zauważyłaś, jak na poprzednim stanowisku układały się padające kulki. No, przewożenie takich kulistych przedmiotów, jak na przykład te pomarańcze, musi być nie lada wyzwaniem. No, okazuje się, że nie jest to wielkie wyzwanie, skoro ułożyliśmy te pomarańcze sami. I robią to ludzie intuicyjnie od setek, jeżeli nie od tysięcy lat, układając takie pomarańcze, takie kule na straganach. Ale matematykom zajęło to bardzo dużo czasu, ponieważ dopiero w latach 90. ubiegłego wieku udowodnili matematycznie wzorami, że taki właśnie sposób upakowania kul, pomarańczy, jest właśnie najbardziej efektywnym wykorzystaniem objętości. Mówiliśmy sobie o geometrii, wspominaliśmy również o symetrii, proporcjach oraz liczbach. Wszystkie te zagadnienia są nieodłącznie związane z fraktalami. Fraktale to są takie figury geometryczne, które charakteryzują się samopodobieństwem. Oznacza to, że taki fraktal jest zbudowany z mniejszych części, które przypominają jego całość. No i takich fraktali naokoło nas jest bardzo, bardzo wiele. Na przykład norweskie fiordy układają się właśnie we fraktale. Podobnie jak chociażby liście paproci, czy ten broku, który właśnie trzymasz w rękach. Wszystko na naszym świecie jesteśmy w stanie opisać za pomocą liczb oraz wszystko za pomocą matematyki jesteśmy w stanie zrozumieć. Do tego serdecznie zapraszam Was, żebyście odwiedzili nasze wystawy i razem z nami za ich pomocą poznali świat, który nas otacza. Widzimy się w Hevelianum.